chyba będzie trudne do opisania. Tam w tym wywiadzie, który został opublikowany w gazecie, pojawia się wątek terapeutyczny, którego ja się nie wstydzę. To chyba jest tak z poezją, że przynajmniej w moim wypadku, na początku wiersze albo jeszcze nie wiersze, bo powiedzmy, że pierwsze teksty może nie wyglądały na wiersze. Ja je pisałem mając 16 lat. Chyba gdzieś tak się to zaczęło. To była chyba trochę taka głębsza rozmowa ze sobą niż na przykład pisanie, nie wiem, pamiętników. Ta materia wiersza jest taka, że w zwięzłej formie można sobie postawić wiele pytań, otworzyć wiele wątków, teoretycznie odpowiedzieć na nie, albo też i nie, dlatego że te wiersze, tak jak pan powiedział, nie zaskoczyła mnie diagnoza, zaskoczyła mnie raczej trafność tej diagnozy, tak bym powiedział, bo siedzący tutaj Kamil chyba też nie jest zaskoczony tym, co pan Srokowski powiedział a propos moich wierszy. To rzeczywiście tak jest, że bardzo trafne zdiagnozowane moje obsesje, niech będzie, że to są obsesje. Natomiast wracając do tego, jak to się wszystko zaczęło, to tak naprawdę w niczym innym nie potrafiłem znaleźć ujścia dla pytań, które się we mnie pojawiały. I tak naprawdę zacząłem je zapisywać w postaci jakichś tam tekścików, które z czasem przekształciły się po prostu w wiersze. I to chyba będzie takie najprostsze jakby wejście, skąd to się wzięło, że akurat wiersza nie coś innego. Chociaż była też fotografia, malarstwo, inne rzeczy, ale nie wiem, słowo chyba jest mi najbliższe, tak bym powiedział. A proszę powiedzieć o takiej trochę warsztatowej swojej części pisarskiej. Znaczy jak, bo tutaj mamy młodych poetów i myślę, że każdy z nich byłby ciekaw, jak to wygląda u pana, z pana większym trochę doświadczeniem. Znaczy jak powstaje sam proces twórczy, jak sam proces twórczy wygląda, czy to jest kosztowny proces twórczy, jak to psychologicznie pan nad nim panuje i kształt wiersza, jego czas budowania, strona formalna, jak pan pracuje nad samą konstrukcją i tak dalej. To też zależy, czy będziemy patrzeć na teksty, które powiedzmy pojawiły się w latach 90., czy te, które pojawiają się obecnie. W sumie to jest tak, że wiersz zaczyna się u mnie od jakiejś obserwacji, emocji, jakiejś myśli, czasem takiej bardzo pojedynczej, aczkolwiek mocnej. To musi dotyczyć jakiegoś konkretnego, nazwijmy sobie to, konfliktu. I taka myśl potrafi sobie leżeć gdzieś na półce w głowie bardzo długo. Bywa, że notuję coś, żeby mieć jakby taki punkt zaczepienia i to spoczywa sobie, nie wiem, rok czasu nawet. Są wiersze, które nurtują mnie na tyle, że ja do nich wracam co chwilę, czytam, myślę, szukam właściwej odpowiedzi na postawiony jakby przed sobą problem. Są takie wiersze, które są odłożone i leżą, zanim ja gdzieś w sobie nie znajdę właściwej, nie wiem, odpowiedzi, właściwego środka wyrazu, właściwej przenośni, ukazania właściwego kontrastu na przykład, bo często one są tak budowane, że zderzam bardzo różne obrazy ze sobą. Są takie wiersze, w których na przykład teoretycznie mówię o miłości, o uczuciach, a pojawia się tam fizyka. Stąd może ta diagnoza a propos chłodu.
to się bierze z takiego analizowania, rozkruszania tego wszystkiego na najdrobniejsze elementy i no to musi poczekać, żeby jak rozsypie to, bo ja właściwie staram się tak bardzo analitycznie na detale rozebrać każdy temat, który przede mną staje. I jak mam taką rozsypaną układankę, to po jakimś czasie dociera do mnie, że wystarczy wybrać kilka, nazwijmy sobie to pucli. Ja lubię porównanie do klocków. Często, kiedy konstruuję wypowiedzi na różnorodne tematy, to nawiązuję do klocków. To, co pan mówił o tym społeczeństwie, jednostce i strukturze, to mi się skojarzyło, jak pan mówił, znowu właśnie z klockami, które, nie wiem, może są jakąś moją obsesją, a może dlatego, że mam córkę i często z nią z klocków buduję. To trochę jest tak, że w tym świecie relacji jednostka, jakieś tam struktury, to dla mnie to trochę tak wygląda, jakbyśmy właśnie żyli w świecie, w którym każdy człowiek jest jakimś tam klockiem, jakiegoś tam typu i do jakiejś układanki z tych klocków przystaje, do jakiejś nie. I tak samo jest z tym konstruowaniem wierszy, że jest mnóstwo drobiazgów, które niekoniecznie do siebie przystają, chociaż są ze sobą jakoś tam powiązane. I z takiej rozsypki, z takiej analizy po czasie rodzi się jakby taka synteza, która daje możliwość wybrania detali kilku, które z jednej strony najtrafniej obrazują to, co we mnie uderzyło, to, o co mi chodziło tak naprawdę, co rozpoczęło pisanie wiersza, a z drugiej strony są wystarczające, żeby powiedzieć to, co chcę wyrazić w tym wierszu, a z drugiej strony też rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to jest to, żeby nie tworzyć czegoś, co jest do końca dopowiedziane, zamknięte i jakby takie jednoznaczne, dlatego że ja mam tą świadomość, że to jest tak, ja sobie stawiam jakieś pytanie, próbuję udzielić na nie odpowiedzi, powstaje wiersz. Natomiast odbiorca, zobaczywszy te klocuszki poukładane w postać wiersza, zobaczy postawione jakieś tam pytania, zobaczy moją próbę odpowiedzi, ale też jest dla mnie wysoce prawdopodobne, że kiedy trafi na te klocki, to w jego głowie poukłada się coś zupełnie innego. Nie wiem, czy to jakby wystarczająca odpowiedź, ale to chyba jakoś tak wygląda. Tutaj dotykamy takiego tematu, którego nazwa jeszcze nie padła, mianowicie wiedzy, problem wiedzy. To gdzieś tam między pana słowami się pojawiło, ale nie, to pojęcie nie zostało użyte. Znaczy, ktoś, kto zabiera się do jakiegokolwiek typu twórczości, malarstwo, komponowanie, proza, poezja, w zależności od tego, jakie posiada bogactwo wiedzy w sobie, będzie mógł tę wiedzę spożytkować dla celów czysto, powiedziałbym, takich partykularnych literacko czy twórczo. Pan tutaj wspomina o swoich zainteresowaniach fizyką czy innymi dyscyplinami ścisłymi, ścisłych nauk. I to, co ja tak uchwyciłem, mówiąc o pewnym chłodzie tych wierszy, bardziej rozjaśnia w tej chwili po tej wypowiedzi pana, bo rzeczywiście wiedza, którą pan dysponuje, rozumiem, że w jakiś sposób pan się fascynuje fizyką czy innymi dziedzinami z nauk ścisłych, być może chemią, być może astronomią, być może jakimiś jeszcze innymi, bo tam w budowaniu struktur poetyckich to bardzo wyraźnie widać, że pana wiedza promieniuje tutaj i ona jak gdyby jest taką wykładnią, która próbuje przy pomocy metaforyki, czy może metaforyka to za duże słowo, ale próba jakiegoś takiego zjednywania sobie wiedzy dla budowania emocji, czyli wiedza buduje tutaj emocje, wiedza buduje tutaj uczucia i wiedza buduje tutaj jakieś wizje. Ja sobie mogę wyobrazić, że gdyby pan nie posiadał tych fascynacji związanych z fizyką, czy z jakimiś innymi dziedzinami, to mogę sobie wyobrazić, że pana wiersze byłyby zupełnie inne. Czyli wiedza jest bardzo ważnym czynnikiem w doświadczaniu świata przy pomocy sztuki. Czyli mieć wiedzę
uczyć się, zdobywać, prawda, nie tylko w tym swoim kierunku. Jeżeli ktoś, powiedzmy, studiuje chemię, no to jest tam chemikiem świetnym, ale ten chemik powinien dla budowania takiego człowieka pełnego, prawda, budować sobie też taką rzeczywistość pozachemiczną jeszcze, czyli humanistyczną na przykład, prawda, czy dużo czytać książek i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ten świat w konstrukcji zaczyna się zamieniać w jakąś taką tkankę bardziej pojemną, intelektualnie, staje się takim intelektualnie na innym poziomie, prawda? Wiedza jest, podnosi poziom twórczy. To jest ogromnie ważne i u Pana to występuje. I myślę, że to Pana odróżnia od jak gdyby tych tekstów, które mniej więcej tymi samymi problemami się zajmują, ale jednak bez tego doświadczenia nie osiągają tej jak gdyby takiej większej powagi. Ale proszę nam powiedzieć jeszcze coś, bo Pan tak uciekł tego trochę. O Pana fascynacji fotografią. Czym jest dla Pana fotografia? Fotografia to jest oddzielna dziedzina sztuki. Tam zresztą jest bardzo wiele nurtów tej fotografii. Proszę powiedzieć, co Pan myśli tak zarówno ze swojej perspektywy, ze swoich doświadczeń w tej dziedzinie, ale też z punktu widzenia jak gdyby estetyki, która w tej chwili ogarnia świat. Jak Pan patrzy na to, co się dzieje w fotografii w tej chwili?